Cześć kochani, dzisiaj witam was w kolejnym vlogu. Wiem, że tak trochę inaczej niż zawsze, bo mamy dwa vlogi z weekendu. Dwa osobne vlogi, ale w moim przypadku to jest na tyle, powiedzmy, ważne, bo dzisiaj wychodzę na targi ślubne. Tak. Powiem wam, powiedziałam to z bólem serca, z tego względu, że no... Przeraża mnie to. Nie wiem, czy tutaj też mamy panny młode, które w tym roku biorą ślub. Ja po prostu wysiadam. Nie mam, według mnie nie mamy nic, a mamy sporo, żeby nie było. Mamy jednak sporo zrobione, ale ja uważam, że nie ma nic, no i czeka mnie wybór sukni. To będzie najgorsze z możliwych. Tak, od w końcu po dwóch dniach tej dni. Się przeprostowałam włosy i wyglądam w końcu jak człowiek. Na ustach mam pomadkę z marka Jacobsa. To moją ukochaną, chyba ta kremowa w numerku Sloan Bar 243. I po kolei wam też szybko powiem, jeśli chodzi o mój cały make-up. Jeśli chodzi o podkład, mam ten z Sephory. Chciałam nałożyć ten Wet n Wild, ale jednak stwierdziłam, że będę może dobierać inny podkład. Też wybieram się właśnie do Sephory, więc łatwiej mi jest później uzupełnić ten podkład, kiedy oni tam mają moje odcienie, bo nie będę nosić całej butelki ze sobą. I to jest właśnie ta Sephora Ten Wears. Ten Hour Wears Perfection Foundation. I numerku Clyde Light, dyszka standardowa. Musiałam się schylić. Jeśli chodzi o produkty do brwi, zaczęłam testować. Już nie jestem przekonana, czy to jakoś mi się bardziej podoba, nie podoba, ale ma to w końcu ładnie wyglądać. Napisy zdrapane, ale to jest ten Maybelline Brow Dream. I ja używam tylko tej końcówki z... No super, spadła. Z tą pacynką. Aha, super. Ja nie wiem, czy tylko ja potrafię się... Ja już koszulę obróciłam, co tam. Brwi utrwaliłam oczywiście z żelem z Ailura. Szkoda, że go wycofali z Heby, bo naprawdę jest super. Na rzęsach mam dwa tusze. Pierwsza jest przeciągnięte z Too Faced Better Than Sex, bo jest wodoodporny, a później nałożyłam Clinique Chubby Lash. Przy czym widzę, że już ten Too Faced mi się skończył, więc muszę jakiś inny wodoodporny znaleźć. Tak, wśród tych wszystkich tuszy, które mam, nie mam żadnego wodoodpornego, więc muszę sobie jakiś kupić porządny, który mi się nie będzie kruszył. Na razie taki właśnie znalazłam z Too Faced'a i znalazłam z Max Factora, więc może na Max Factora się jakoś szarpnę. Pomadka. Aha. Cienie. Kurczę. Aha, rzuciłam. Rzuciłam, więc musicie mi wybaczyć. Cienie to są właśnie te z Afektu, ten na samym dole brąz. Kreskę zrobiłam. Ten Finger Lips. Finger Eyeliner. Finger Lips. Oh. Finger Lips. Tak. Oczywiście. Finger Trip. No, super Lips Trip. No, to jest ten... Spadło. Z kalendarza adwentowego. Chcę mi wybaczyć. Tu oczywiście z tym telewizor ze mną. To co tutaj usiądę, a jeśli chodzi o konturowanie, typu nie używam dzisiaj bronzera, używam za to Rimmel Insta Duo Contour Stick Light and Clear, przy czym ja używam tylko tej ciemniejszej strony, czy typu właśnie do konturowania. O Jezu, będzie to widać. Nie mam drugiej ręki, żeby wam to zasłonić. No, bo szukam produktu do konturowania. Wiem, że
No właśnie, to jest na zasadzie, tego wziąłam ten podkład z Sephory, bo pójdzie go zmyć. I będę chciała sobie odpowiedni dobrać, ale i tak wiem, że chcę z tym Benefitu. No, że chcę jednak ten podkład z brązer z Benefitu. O, sorki. Jeśli chodzi za to o perfumy, oczywiście. Co mogłabym innego dzisiaj założyć, jak nie wspaniały Opium Black, Flora Shock i Saint Laurent. Te perfumy są cudowne. I na razie będę je chyba męczyć, a męczyć. Tak, zabij się człowieku, jeszcze jakieś dziwne rzeczy. Spok. Jeśli chodzi o to, co mam na sobie, to wiecie co? W inny sposób wam to pokażę. No więc tak jak wam mówiłam, co mam na sobie, czyli mam koszulę jeansową. Z diabła nie powiem wam skąd, bo nie wiem. Bluzka jest z Sinsa, jak dobrze kojarzę. I spodnie mam z... Mówcie mi, z tej kolekcji Heidi Klum dla Lidla. No standardowo nie wiem dlaczego mi w łydce wszystkie spodnie idą. Może jakieś wada materiału, mam nadzieję. No dobra, bokiem oczywiście nie staje się, bo się niekorzystnie wygląda. No więc tak to wygląda. Na paznokciach mam lakier z Neonaila. Miałam go poprawić, ale mi się już wczoraj nie chciało. A mianowicie mamy wino coś brązowego i tutaj ten i ten brokat to jest po prostu standardowy, znaczy standardowy brokat, że to jest osobny lakier, więc tak, już wam mówię, to wino to jest Opal Wine, brąz to jest Rossi Brown i lakier, który tworzy brokat, jest to Sleeping Beauty. Paznokcie oczywiście przedłużyłam na... Nie wiem, dlaczego to mi się klei. Samilak Smart Gigant. Użyłam też trochę bazy samo... to jest top Samilak... Tak, top Samilaka i baza samopoziomująca się Samilak Lever Bass. Więc tak to wygląda. No dobra. Mam nadzieję, że też mi wybaczycie, że pokazuję wam brudny pędzel, właśnie go użyłam. Pędzel od Marka Jacobsa. Właśnie idealny do podkładu. Spodziewałam się, że będzie nie fajny, chociaż typowo właśnie jest, że do płynnych podkładów. Bo myślałam, że widzicie, no. Przy tym, że jestem cała utentegowana. To jeśli... Pamiętacie to wszystkie, ja mam i Hakuro i ten z Sephory, one są takie flat top, czyli takie płaskie, zbite, a tu jednak to właśnie nie jest aż tak zbite, ale no powiem wam, że przepięknie, rozkłada podkład. No ja go użyłam właśnie pierwszy raz i byłam z niej oczarowana. Właśnie chcę od Marka Jacobsa sobie może też pędzel do konturowania wziąć. No i myślałam, że do korektora. A, w ogóle o korektorach wam nie wspomniałam. Ło, tu powiem wam, że jest wyższa szkoła jazdy. Jeśli chodzi o korektory, które ja mam na twarzy, to jest ich 3. Tak jak wam już kiedyś mówiłam, że ten Make Up For Revel Ultra HD to jest ten drugi numer z kolei i ja mam Y21. On jest jednak za jasny. Więc powiem wam tak, że jednak muszę go nakładać pod podkład. Więc w moim przypadku to jest ładne wykończenie od... już wam mówię. Wybaczcie, jednak tak sucho nie lubię powiedzieć. Więc tak jak wam mówiłam, ten korektor z Make Up For Revel nakładam właśnie tutaj w okolicy oka, aż przeciąguje trochę dotąd, bo on ma ładny, naprawdę ładny żółty pigment. No i też dzięki temu właśnie on wchodzi w jakieś pory,
niedoskonałości. Później, już na podkład, jak już wiecie, zrobię cały podkład, to jeśli chodzi o tą całą okolicę, tutaj właśnie nosa, trochę pory i skrzydełka, tam gdzie właśnie te podkłady mi schodzą jednak najszybciej, nakładam ten Catrice. To jest właśnie ten Liquid Camouflage Hide Cover i nakładam go tylko ze względu na to, że jest wodoodporny. Gdyby nie to, że byłby, gdyby nie był wodoodporny, w ogóle bym go nie używała. No ale on przedłuża jednak właśnie trwałość tutaj na skrzydełkach nosa i w ogóle na całym nosie mojego podkładu, więc dlatego go stosuję. I to nie jest mój ulubieniec, po prostu to jest trwały produkt. No i nie nazwę go ulubieńcem, bo gdyby właśnie ten, jak nie wiem, popsują coś w formule i on będzie nagle, nie będzie aż tak wodoodporny, to ja go po prostu przestanę używać. Który to dzisiaj raz już coś mi spada? I stricte właśnie pod oczami, bo ten też mam bardzo ładny. Ten ma w sumie więcej żółtego pigmentu niż ten Make Up For Ever, ale ten Make Up For Ever jest za jasny. Więc czasami po prostu też na, jak już mam podkład na twarzy, nałożę te dwa. No super. Te dwa nakładam wtedy razem. I cały czas stosuję ten Maybelline, tą Wow Szał Ciał. I nie wiem, ja w ogóle mam okolice oka tak zaniedbaną, że jednak przydałby jej się wuchtę dobrej pielęgnacji, coś liftingującego, bo mi wszystko jednak wchodzi z marszczki. To bądźmy szczerzy, ja jakoś nie widzę rewelacji w tym korektorze. Jak na razie, widzicie, nie zużyłam go dużo. Będę go nadal testować, ale nadal nie wiem, co jest w nim takie omega. Nie wiem. Naprawdę powiem wam, że nie wiem, ale go będę testować i wam na końcu, jak zużyję całość, to dopiero wtedy powiem. Mówię, to też zależy od okolicy oka, moja jest powiedzmy na tyle zaniedbana, że jednak no, mi wchodzi w zmarszczki, ale no, no i ten już piękny pędzel. Nie, on jest tak miły w dotyku, takie ma przyjemne włosie, że masakra, że ja się nim ciągle zachwycam. Dlatego chcę więcej, bo wiem, że no. Jak to ktoś mi kiedyś powiedział, za cenę pędzla od marki Jacobsa mogę mieć cały zestaw, ale mam tu jeden świetny pędzel, którego nie wymienię. Bo o nim i tak słyszałam dużo. Moje Hakuro już po roku gdzieś tam przy niektórych zaczyna się trochę gnić, zaczynam trochę wypadać włosie, ale to też wam zrobię całą. I post na blogu i właśnie filmik na YouTubie, co właśnie sądzę po roku z używania Hakuro. Więc dobra, ja mam jeszcze chwilę, muszę się dokończyć. W sensie muszę biżuterię, którą też wam później pokażę. I będę musiała wychodzić, bo już niedługo idziemy właśnie z przyjaciółką w poszukiwaniu ślubnych dupereli. Dosłownie ślubnych dupereli. No to co? Ja się do was odezwę później. Jak są wielokrotnego użytku, my jednej nie używamy ponownie. Kompletnie pływa, delikatnie, zwracając uwagę, aby gąbelki powietrzne pływaków były pełne powietrza, umieszczane na oleju. Puste kilka cierpliwości, olej musi wpłynąć przez. Więc ogólnie z pełną siatą przemyśleń wróciłam tak naprawdę z tych targów, bo mam pełno właśnie ulotek, jeśli chodzi o obrączki, nie obrączki,
orkiestra, fotografów, no po prostu multum. Zostaje nam teraz tylko przeanalizować. Na moje nieszczęście też o suknie ślubnej nie mogę zapomnieć, więc no co kochani, ja się z wami już żegnam i będę na razie w samotności analizować, a jak mój kochany przyjedzie, to wspólnie. Dziękuję kochani, że byliście ze mną właśnie w ten dzień, w trzeci vlog targu. Tym razem były targi i do zobaczenia już niedługo w kolejnych filmikach. Buziaki, pa!